Dziś w programie porozmawiamy o dobrym płockim biznesie, który jest znany nie tylko w naszym mieście, ale też w kraju i poza jego granicami. Musi spełniać kilka warunków. Działa z powodzeniem od wielu lat na rynku, ma ofertę też, która zainteresuje każdego. I wszystkie te trzy warunki spełnia firma Stolmax. Działa na rynku od 25 lat, realizuje ponad 300 zleceń rocznie. A czym się firma zajmuje, opowie gość naszego programu, pan Dawid Żeberkiewicz, członek zarządu i współwłaściciel firmy Stolmax. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Także czym zajmuje się firma? Pan nas wprowadzi właśnie, jaka to jest branża i w czym działać? Sprostuję tylko, że działamy na rynku już 26 lat, ale faktycznie niedawno były urodziny. I praktycznie od początku branża meblowa, branża mebli na wymiar, od tego się zaczęło. Wiadomo, jakby będąc małym stolarzem, raczej ciężko zrobić coś innego niż meble na wymiar, i później można nabierać masy i biznes rozwijać. Także takie były początki. Na obecną chwilę, po tych latach działalności, nie tylko klient indywidualny, nie tylko meble na wymiar, ale też klient komercyjny, i tego klienta komercyjnego obecnie w naszym portfelu jest coraz więcej, i też na niego będziemy stawiać, nie zapominając o kliencie indywidualnym oczywiście. Jest tutaj się czym pochwalić. Podeprę się tutaj moją ściągawką, że pokażmy największe właśnie inwestycje z ostatniego czasu. Tak, to jest tak. Stolmax wykonał 1000 mebli na stadionie Wisły Płock i wasze dzieło to między innymi szatnie, loże VIP i prezydenckie okładziny ścian w strefie restauracyjnej, a także meble biurowe, w tym biurka, szafy, szafki, komody, krzesła, fotele. Stolmax wykonał też meble do nowego budynku Akademii Mazowieckiej i firma dostarczyła również i zamontowała meble na Miodolance, także tutaj to naszym nowym akwaparku. Firma działa nie tylko w Płocku, no bo tutaj jeszcze właśnie dodajmy to, że Stolmax wykonał również meble do hotelu pracowniczego PKP PLK czy Sądu Rejonowego w Warszawie oraz na oddział kardiologiczny w Szpitalu Biegańskiego w Łodzi. Moglibyśmy jeszcze więcej powiedzieć na ten temat, bo ta lista jest Tak. zdecydowanie dłuższa, ale właśnie pan powie, jak wygląda praca, takie zlecenie, przyjmowanie takiego zlecenia. Co wy tam robicie właśnie, jak od kuchni, tak? Od kuchni, ale nie meble kuchenne. Może być kilka ścieżek tak naprawdę. No wiadomo, jeżeli chodzi o działanie handlowe, bazuje się właściwie. Każda firma ma swoją specyfikę i w różny sposób tego klienta pozyskuje, tak? W naszym przypadku pierwszą główną taką ścieżką, czy może taką najprostszą, to jest klient, który przyjdzie do nas sam i zapyta, zgłasza się, że potrzebuje meble. No i to są klienci, tak jak wspomniałem, i ci indywidualni, i ci komercyjni napiszą, zadzwonią, zapytają, my przygotowujemy ofertę. Jakby kolejne takie kanały, z których pozyskujemy tych klientów, no to jest jakby nasza praca własna, przeszukiwanie pewnych baz inwestycyjnych, biznesowych, i wtedy lub nasze relacje z dużymi firmami, większymi, mniejszymi firmami ogólnopolskimi, to są firmy budowlane, to są firmy wykonujące remonty powierzchni biurowych, chociażby w dużych miastach w Polsce. No i po zbudowaniu tych relacji jakby na bieżąco z nimi współpracujemy. No i takim kolejnym kanałem to są przetargi, tak? Także bierzemy udział również w przetargach publicznych. No tutaj, tak jak pani wspomniała, właśnie czy ten szpital, czy ten hotel, czy Akademia Mazowiecka. Na koniec zeszłego roku również meblowaliśmy oddział zakaźny i oddział ortopedyczny Szpitala Wojewódzkiego w Płocku, ale mówię, A jakie tych rzeczy rzeczy. tam, jakie meble tam się robi? Jestem ciekawa. No właśnie, akurat tu w tym przypadku to są takie meble, można powiedzieć, katalogowe, czyli meble biurowe. No, szpital też ma pomieszczenia, powierzchnie biurowe, do których trzeba dostarczyć mebel, ewentualnie jakieś gabinety zabiegowe, czy pokój izby przyjęć, pokój pielęgniarek, gdzie ten mebel też się musi znaleźć, trzeba coś zamknąć, schować i tak dalej. No, trzeba się jakoś zorganizować, więc to jest po prostu typowy mebel. Nie jest to mebel na wymiar, tylko to jest mebel katalogowy, aczkolwiek. To jest też nasza taka przewaga nad gigantami meblowymi, gdzie gigant ma sztywne parametry wymiarowe, jeżeli chodzi o katalog. U nas ktoś zapyta, czy mogę mieć 2-3 cm węziej, albo głębiej, albo szerzej.
No i my tak wykonamy, tak? Nie biorąc za to pewnie tak horrendalnej kwoty, jak ten gigant, którego byśmy o tak wyjątkowy i nietypowy produkt poprosili. Czyli zajmujecie się przestrzenią do umeblowania z takim indywidualnym podejściem, tak? Że te zlecenia można dostosować do klienta i tak, żeby tam było przyjemnie, a nie tak. Po prostu tak wymiarowo w pełni, co nie zawsze pasuje, tak? Po prostu, no bo w katalogu wiadomo, to co pan przed chwileczką powiedział. No ale to przy... Również po prostu jesteście tak elastyczni przy takich dużych zamówieniach, bo co innego jak są prywatne zamówienia i czy takie właśnie, powiedzmy, mniejsze pomieszczenia, ale jeżeli pan mówi o takich wielkich zleceniach, to wydaje mi się, że to jest takie, naprawdę trzeba się wykazać taką no, elastycznością, tak, dostosowania się do klienta. Zgadza się, ale my jesteśmy elastyczni. Przykład z ostatnich dni, akurat dosyć duży kontrakt, właściwie wielkości stadionu Wisły Płock, Akademia Pożarnicza w Warszawie, gdzie meblujemy Akademik w Warszawie i taki koszarowiec dla pierwszoroczniaków jakby pożarnictwa. I tutaj tak, zdarzyło się, że mimo to, że wyspecyfikowane były pewne rzeczy, ale zamawiający też dopuszczał jakieś odchyłki wymiarowe, no to z osobami, które tam zarządzają tymi obiektami, oczywiście dla nas byłoby idealnie wyprodukować wiele sztuk identycznych, bo to nam optymalizuje cykl produkcyjny, no ale nasz klient, nasz pan poprosili, żeby szereg z nich gdzieś tam się dopasowało do geometrii budynku albo nie wiem, no oni mieli swoje jakieś tam wymagania czy oczekiwania, może bardziej no prośby, żeby to było bardziej funkcjonalne dla nich. No my się przychyliliśmy i klient jest bardzo zadowolony, myślę, przed nami odbiorę. Mm-hmm. Czyli tak, to są te wielkie rzeczy, ale też firma zajmuje się klientem indywidualnym, tak? Tak. I jak tutaj sytuacja wygląda? Czy tutaj klient też jest bardzo wymagający, czy też właśnie jakie są te różne projekty? Co robicie na przykład w domach prywatnych, tak, jeżeli ktoś chce sobie meble zmieniać, to jakie meble zmienia? No, z naszej oferty chyba poza tapicerowanymi to niemalże każdy mebel, tak? Mm-hmm. Aczkolwiek... Ale nie tylko kuchnie, z tego co wiem. Tak. Klienci nas kojarzą, jeżeli chodzi o mebel na wymiar, wiadomo, jeżeli w ogóle myślimy sobie mebel na wymiar, myślimy kuchnia. Kuchnia, tak. Natomiast no, dom, mieszkanie można umeblować na wymiar właściwie w każdym obszarze. I takie realizacje za nami, przed nami, gdzie meblujemy całe domy, to jest praktycznie wszystko niemalże, co jest meblem w domu. Takim skrzyniowym, tak? Pochodzi z naszej oferty, z naszej produkcji. Czy klient jest wymagający? Pani wspomniała, tak, jest to klient wymagający i właśnie klient, który ma wyższe wymagania, przychodzi do nas, a nie idzie na przykład do marketu po mebel na wymiar, no bo ma wyższe wymagania, bo on oczekuje większego dopieszczenia. Wiadomo, nieduża firma daje tą gwarancję, że ta relacja jest bliższa, że zawsze gdzieś może pojawić się nadzór właścicielski albo jakiś bezpośredni kierownik. Myślę, że w dużym markecie no jest troszeczkę gorzej. No jest ekipa, która weźmie meble, zamontuje. Oczywiście pewnie kosztowo wygląda to dosyć atrakcyjnie, jeżeli komuś ta oferta odpowiada, szanuje. Natomiast jak ktoś ma wyższe wymagania, przychodzi do nas, tak? I ta droga, tutaj to już jakby generalnie klient indywidualny, to jest klient, którego my nie poszukujemy, wiadomo, no nie jesteśmy w stanie z rynku pozyskać, bo nie szukamy, kto remontuje dom i wtedy do niego podjedziemy i proszę zamówić u nas meble. Raczej staramy się sygnalizować swoją obecność w mediach społecznościowych, czy w ogóle w mediach. Aczkolwiek najwięcej klientów to są klienci z polecenia. Ci, którzy do nas przychodzą albo wracają, albo po prostu ktoś zobaczył kogoś naszą realizację, zostali się pochwaleni i przychodzi po meble. Wymieniłam tutaj przed chwilą takie największe inwestycje firmy, wyposażenie w meble i całą tą obsługę. Czy mógłby pan powiedzieć na przykład, co było takim największym wyzwaniem, która z tych inwestycji, czy może coś jeszcze innego? Ale czy to było duże wyzwanie dla firmy? Akurat to największe wyzwania pamiętamy jakby na świeżo i pewnie takim dużym wyzwaniem dla nas była ta budowa stadionu Wisły Płock, bo to był największy taki jednorazowy kontrakt jak dotychczas w historii firmy. No pewnie jakaś troszkę obawa, aczkolwiek mamy pewne doświadczenia, jeżeli chodzi o współpracę z generalnymi wykonawcami gdzieś tam ze swojej zawodowej przeszłości. Więc potrafiliśmy się w tym odnaleźć. Powiem szczerze, że jest u nas w firmie pewien podział obowiązków i takimi kwestiami operacyjnymi i produkcyjno-montażowymi bardziej zajmuje się mój wspólnik niż ja.
I jestem pod wrażeniem tego, jak ten temat przebiegł, bo naprawdę bardzo sprawnie i dzisiaj to się potwierdza też, powiem szczerze, przy tej Akademii Pożarniczej, w której mamy chyba, nie wiem, 3 albo 4 razy mniej czasu na zrealizowanie tak dużego tematu i my go praktycznie w niecałe 30 dni kończymy, tak? Więc no, chylę czoła przed wspólnikiem, akurat tutaj pozwolę sobie go pochwalić. To może przedstawmy też, kto jest właśnie współwłaścicielem jeszcze. Współwłaścicielem jest Radosław Okoński. To jest człowiek, który tą firmę zakładał 26 lat temu, w czerwcu 98 roku. Razem panowie zakładaliście? Nie, nie zakładaliśmy razem, ale znamy się, już wtedy się znaliśmy, kiedy zakładał. A całkiem niedawno temu połączyliśmy swoje siły i rozwijamy firmę. I czy obydwaj panowie właśnie zaczynaliście tak od takich małych rzeczy stolarskich? Jak to było, żeby właśnie od początku ta firma do tego obecnego stanu, tak? Jak to robi? Nie mówiąc, ile mam lat, jakby dam do myślenia, jak się cofniemy 26 lat do tyłu, to pewnie miałem wtedy niewiele lat i mój wspólnik, który jest moim rówieśnikiem, też miał tych lat niewiele w tamtym czasie. Więc doświadczeń jako takich, on, który zakładał ten biznes, może zawodowych, biznesowych nie miał, ale miał doświadczenie stolarskie, bo skończył taką szkołę i pracował w takiej firmie. Później ten biznes rozwijał, jakby ja natomiast robiłem inne rzeczy, działałem w innych branżach, ale też wykonawczych. I tak jak powiedziałem, no też bywałem na budowie, też było coś montowane, też trzeba było się zderzyć z klientem, niejednokrotnie bardzo trudnym. Skóra jest dosyć gruba. I dzięki temu dzisiaj można się uśmiechać, mówiąc o tym na przykład, a nie ocierać łzę. Czyli panowie znacie to od podszewki, całą tą swoją pracę, tak? To nie jest takie, to też jest dodatkowy taki atut chyba w tej działalności, tak? Że ta znajomość dokładna tematu, taka dogłębna. Zdecydowanie i ta znajomość od podszewki oddaje to akurat mojemu wspólnikowi, bo to on od podszewki zna tą materię i tą branżę. Dużo dłużej tym się zajmuje, więc moja wiedza się nie umywa. To jest tak, 300 zamówień, zleceń rocznie wykonujecie. Tak. I tak jakby pan procentowo przedstawił właśnie, ile jest takich indywidualnych rzeczy, a ile jest takich właśnie tych komercyjnych, dobrze mówię? Tak, tak, tych komercyjnych takich relacji B2B. Właściwie większość, jeżeli chodzi o nasz przychód, to już od kilku lat większość w przychodzie stanowi klient komercyjny. Chociażby dlatego, że to są też większe zlecenia, tak? Jakby jest większy wolumen mebli czy w zamówieniu i wiadomo, to będzie 2, 3, 4, 5 razy większa wartość jednorazowego zlecenia, bo klient indywidualny przyjdzie po jakąś szafkę, zapłaci 3, 5, 7 tysięcy, gdzie wiadomo, jakby ten biznes, jakby temat komercyjny już tym bardziej realizowany nie w Płocku, na poziomie kilkunastu tysięcy, czy nawet, nie wiem, poniżej 50. Trochę nam się nie opłaca podróżować, bo koszty ogólne za chwilę zjadają nam marżę. I to w tej chwili jakby ten stosunek się zmienia cały czas na korzyść klienta komercyjnego, czyli my budujemy firmę dalej i ją rozwijamy bazując i będziemy tak budować, bazując na kliencie komercyjnym. Ale nie zapominając o kliencie indywidualnym. Ten klient indywidualny, on zawsze z nami pozostanie. Jest taką naszą drugą nogą, bardzo stabilną, fundamentem, można powiedzieć, firmy, bo na tym właśnie firma była budowana. To też będziemy rozwijali, ale delikatnie. Tu będziemy delikatnie, kosmetyka, poprawa jakości działania, dołożenie jakichś nowych materiałów, jakie będą się pojawiały na rynku. No a na komercyjnym będziemy szli w górę. Pan mi powie, czy jeżeli przyjdę do Stolmaxu, tak, bez względu na to, jakim jestem klientem, czy jestem właśnie tym indywidualnym, czy komercyjnym, czy muszę mieć pomysł, czy na przykład mam tylko potrzebę na przykład zrobienia, umeblowania, czy jesteście w stanie wykonać po prostu, ja jeszcze nawet nie wiem co, a że wy mi pomożecie tak, żeby było na przykład funkcjonalnie dobrze i żeby to po prostu ładnie wyglądało? Zdecydowanie tak. Jest taka możliwość, właściwie to się często odbywa w ten sposób. Przychodzą do nas klienci, którzy mówią, że oni, czy dzwonią, piszą, że oni tak naprawdę no coś wiedzą mniej więcej, co by chcieli, ale tak nie do końca. Wtedy przyjeżdżają do nas, mamy dwie takie lokalizacje, w których można się spotkać z naszymi projektantami, osobami, które później robią ofertę. To jest Chopina 56, ten budynek, gdzie jest Netto, Avena, Dubielak na dole, znaczy naprzeciwko dworca, my znajdujemy się u góry. Lub Stróżewko 77 dla osób zainteresowanych, które chciałyby nas tam znaleźć, polecam wpisać w Google'ach Stolmax Stróżewko, bo te 77 prowadzi troszkę dalej, nie wiem dlaczego.
I tam możemy zobaczyć wzorniki różnych materiałów, które stosujemy do produkcji mebli, przekazać informacje projektantowi, który na tej podstawie, oczywiście prosząc o danie kilku dni czasu, przygotuje wstępny projekt, klient pojawia się ponownie, oglądają sobie ten projekt, rozmawiają na temat tego, czy to faktycznie tak ma być, czy to jeszcze może jakieś kwestie ergonomiczne, estetyczne do ustalenia. No i później już tylko pozostaje poprawić to po ostatecznej rozmowie, dokończyć ofertę no i rozmawiać o realizacji. Czyli nie muszę się znać, a będę miała po prostu ładnie wykonane wnętrze, jeżeli się zgłoszę do Państwa. Dobrze, to są nie tylko meble, ale też chodzi mi o szafy, biurka i tak dalej, ale też mogę u Was mieć fotele, tak? Innego rodzaju meble, bo są meble i meble, także na jakie meble mogę liczyć, że mogę znaleźć u Państwa? Na kompleksowe wyposażenie biura, czyli zarówno mebel skrzyniowy, jakieś elementy dekoracyjne, jak te, które widzimy za sobą, bo tego typu rzeczy również wykonujemy, czyli jakiś lamel, coś na ścianie, jakieś panele ścienne, bo tak jak Pani wspomniała, na stadionie Wisły Płock wykonywaliśmy właśnie taką ścianę w tej przestrzeni przed restauracją, która jest pokryta takimi panelami ściennymi. No i do tego dochodzą, tak jak tutaj na początku było powiedziane, tego pytania, fotele, krzesła, sofy. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem kilku polskich producentów i tutaj mamy tą możliwość, żeby kompleksowo wyposażyć biuro. Warto było o tym zaznaczyć, bo czasem właśnie jak się mówi o meblach, tak, że do firmy właśnie, która produkuje meble, że tylko mogę mieć na przykład szafę albo biurko, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak bywa. No dobrze. I na koniec mam jeszcze takie pytanie o trzy atuty firmy, która wyróżnia firmę Stolmax na tle branży. Doświadczenie zapewne, park maszynowy, który też akurat w tej chwili jesteśmy przed decyzją jego modernizacji, natomiast produkcja odbywa się tak w części automatycznie, posiadamy maszyny sterowane numerycznie i to nam pomaga optymalizować tą pracę. No i myślę, że miła atmosfera współpracy z nami, bo pracują u nas ludzie. Dobieramy sobie takich współpracowników do zespołu, żebyśmy wszyscy się dobrze w tej pracy czuli i żeby klient czuł się z nami dobrze. Bardzo zwracamy na to uwagę. Każdej osobie, która przychodzi do nas do pracy, sygnalizujemy na początku, że jeśli pojawią się jakiekolwiek sytuacje, które będą dla nas niepokojące, jeżeli chodzi o jakieś nieprzyjemne sytuacje, no to długo nie popracujemy, tak? I powiem szczerze, jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby właśnie z tego powodu komuś podziękować. I dobrze, czyli to już też wiemy i zapraszamy na ulicę Chopina 56 i do Stróżewka 77. Dziękuję Panu pięknie za rozmowę. Dziękuję, miłego dnia.